suszyliśmy buraczki, żeby uzyskać susz. Robiliśmy chipsy buraczkowe, które są bardzo modne. Robiliśmy również różnego rodzaju koncentraty. Badaliśmy zawartość betaniny, badaliśmy zawartość bliksu, czyli poziom cukru. Odmiana potwierdziła swoje walory. Zakłady przetwórcze się przekonały do tej odmiany. Produkty były wysokiej jakości. Wyszliśmy naprzeciw producentom, którzy sprzedają buraczki na rynkach lokalnych. Każdy z Was lubi zupę buraczkową, chce, żeby ona była wybitnie czerwona, smaczna, słodka, zdrowa i każdy szuka tej odmiany. Monty jest w tym momencie jako odmiana buraczka czerwonego uprawiona w Polsce na powierzchni ponad 3000 hektarów. Jest to ilość bardzo duża, jeżeli chodzi o jedną odmianę. Zastosowanie właśnie, tak wspominałem, na świeży rynek, tak Państwo tutaj mieliście okazję te buraczki zobaczyć, zabrać do domu, jak również przetworzyć. Odmiana Monty jest przeznaczona do siewu wczesnych, czyli na przykład kwietniowych, z przeznaczeniem do zbioru sierpniowego na pierwsze buraczki do spożycia, do przetwarzania, jak również z siewów późniejszych, to są siewy majowe, czerwone. Jeżeli ktoś potrzebuje zebrać buraczka w październiku czy listopadzie i go przechowywać, żeby mieć świeżego buraczka po przechowaniu do zjedzenia czy do przetworzenia. W grupie Chrodry, z którą odnośnie tematów buraczkowych zacząłem współpracować od momentu, kiedy ten temat się pojawił. Prezes Krzysztof Kłosin zapytał się, czy mamy dobrą odmianę, którą możemy przeznaczyć na ich tutaj produkty. Powiedziałem, że tak, przetestowaliśmy i w tym momencie grupa, jeżeli mówimy o uprawie buraczka czerwonego, buraczek czerwony stanowi tutaj odmianę Monty 100%. Zachęcam Was, producentów buraczka, jak i również konsumentów buraczka czerwonego, abyście, jeżeli produkujecie, to żebyście spróbowali tę odmianę Monty, jeżeli jeszcze jej nie macie. Jeżeli szukacie odmiany na rynku, że chcecie kupić dobry, jakościowy buraczek, pytajcie się o odmianę Monty, tych, co sprzedają, kupują wam buraczki. Odmian na rynku jest dużo, natomiast jakościowo odmiana Monty jest najlepsza. Nie boję się tego powiedzieć. Jeżeli macie Państwo pytania co do jak uprawiać, bo uprawiać buraczki możemy w różny sposób, zbierać możemy też, tak jak tutaj u Pana Fyszka, jak również można bezpośrednio znać, zbierać buraczki, bo odmiana Monty jako roślina ma bardzo dobrą naleźć, przeznaczoną również do zbioru mechanicznego. Można również ją posiać w większym zagęszczeniu, jeżeli potrzebujecie Państwo buraczki 5-6 cm. Jest przetestowany do siania zagęszczeń pod 800, nawet miliona nasion na hektar. Jeżeli macie Państwo jeszcze inne pytania, sam raczej o produkty, o to jak uprawiać, jestem tutaj do Waszej dyspozycji. Dla tych, co uprawiają warzywa, jest również katalog z naszym asortymentem. Mamy nie tylko buraczki, mamy również inne warzywa korzeniowe czy liściowe, przeznaczone tutaj dla uprawy. Dziękuję bardzo za tą chwilę, którą mogłem Wam tutaj poświęcić. Dla tych, co jeszcze nie widzieli tych buraczków z pola, bardzo serdecznie zachęcam i żebyście, nie dzisiaj, ale jutro, gotowali zupę buraczkową, do czego bardzo Was zachęcam. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to koledzy się kręcą. Dziękujemy też, że przyjechali, poświęcili swój czas na tam naszą skromną imprezkę. Ja myślę, że poproszę tu kolegę, bo mówiłem dużo o tym naszym moim. Chwalę się teraz. To syn akurat zbudował z bratem te urządzonko do zamgławiania. Kolego Mirku, może parę słów? My tak to testujemy, ale po pierwszym roku ja przynajmniej w to
po nosie widać, jak to się fajnie przechowuje. Ja przedstawię się, nazywam się Mirosław Hartwich. Zajmuję się wprowadzaniem i dystrybucją tak zwanych pożytecznych mikroorganizmów. Proszę Państwa, to co kolega Zbyszek mówił, o co tam chodziło? Wszystkie warzywa, nie tylko buraczki, warzywa, owoce, cokolwiek Państwo chcecie przechowywać, warto przed przechowywaniem opryskać takim 5%, może czymś silniejszym roztworem, 5% roztworem z pożytecznymi bakteriami, czyli tu najtaniej to wychodzi EM Pharma, ten produkt się nazywa. I to stosujemy w ten sposób, że najlepiej to w ogóle magazyn przygotować, czy to będzie piwnica, skrzynki, cokolwiek, zamgławić tymi bakteriami. Potem, tak jak tu było, w sposób najlepszy, czyli im wcześniej warzywa czy owoce zostaną zamgławione czy spryskane tym roztworem z bakteriami, tym lepiej, dlatego że o co chodzi? Tak jak było widać tutaj, te buraczki w trakcie zbioru zawsze w jakiś sposób się uszkodzą, mniej lub bardziej. I to są otwarte takie rany, w które wchodzą potem te patogenne mikroorganizmy, które powodują gnicie. I im wcześniej zaaplikujemy probiotyczną florę, tym stwarzamy silną konkurencję dla tych patogennych mikroorganizmów. I to dotyczy jakichkolwiek warzyw, jakichkolwiek owoców, które chcemy przechowywać. Można oczywiście, i tutaj nie wiem, czy Państwo zauważyli, Pan Zbyszek z Panem Rajmundem zamontowali, chyba to Pana Rajmunda pomysł, zamontowali od razu na maszynie zbierającej aplikator, czyli zbiornik tam był z roztworem EM Pharmy, do tego jakieś, musi być jakaś pompa, która wytwarza ciśnienie, żeby tą giełkę wytworzyć, i było na bieżąco opyskiwane. To jest najlepszy sposób. Nie potrzeba wiele pracy włożyć, ale oczywiście równie dobrze można zrobić to na przykład, nie wiem, na transporterze, tak jak ziemniaki już to przechowują, można, jak jest nieduża ilość, to jakimś tam opryskiwaczem ręcznym czy jakimś opryska zamgławić. Oczywiście te bakterie to są bakterie probiotyczne, więc absolutnie nie musisz się martwić, że one mogą zaszkodzić, wręcz odwrotnie. Jeśli ktoś ma świadomość, że powinniśmy zażywać probiotyki, no to tym bardziej takie właśnie warzywa, owoce będą zdrowsze. W ogóle Państwu powiem, że najlepiej, żeby mieć zdrowe warzywa, widzę dużo pań, bo nie macie obrótki, to przy okazji tak powiem, że w ogóle tą technologię się wprowadza, już aplikuje się do gleby. Do gleby na rośliny, może być to EM Pharma, najbardziej uniwersalna, inne nasze wyroby, po to, żeby nie tylko mieć plony dobre, ale wysokiej jakości, żeby to dobrze się przechowywało. Żeby była gleba urodzajna, żeby nie trzeba było też ograniczać się w ten sposób i nawożenie, i używanie środków ochrony roślin, czy przeważnie grzybowych. To, co robimy, właśnie ta cała technologia pożytecznych mikroorganizmów, ona polega na tym, że stwarzamy gdziekolwiek, w każdym środowisku, czy to będzie gleba, roślina, zwierzę, człowiek, jego układ pokarmowy, mamy również probiotyki dla ludzi, sprzedawane już w tej chwili w aptekach. To wszędzie chodzi o to, żebyśmy stworzyli konkurencję dla patogennych mikroorganizmów, które się rozwijają, no właściwie w każdym środowisku. To, że niestety większość ludzi prowadzi nie do końca właściwą dietę, zresztą jesteśmy zmuszeni do spożywania produktów wysoko przetworzonych, przy na samych plantacjach są faszerowane różnymi środkami ochrony roślin. To samo dotyczy gleby, produktów i tak dalej. Prowadzenie naturalnych mikroorganizmów powoduje detoksykację, powoduje polepszenie jakości gleby, zasobów wodnych, rozkłada resztki pożliwne, słomę, czy to będzie...